Ten kierowca, tak? 190. No bo tam on jedzie na tą pętlę Górczewską i tam jest nieciekawie, wiesz, tam. Widziałeś, jak żeśmy taranowały, zatrzymywały nocny autobus 42. Nawet go nagrywałyśmy, tam jest w nocy, jak on jedzie, wraca z centralnego z powrotem. Dziad, który jak z pętli odjeżdżał, to ludziom w ogóle drzwi nie otworzył, uciekł. Tam ludzie wybiegli na zakręcie przy, proszę Państwa, punkcie nadzoru, który w nocy zamknięty, nieczynny, no, wiocha na płocie sensu stricto. Proszę Państwa, ludzie taranowali, jest wszystko nagrane na monitoringu i co z tego? Gówno z tego. Przecież policja powinna donieść do MZK, do centrum, że co wy robicie, że odjeżdża nocny i ludziom drzwi nie otwiera, ale to bez łaski powinien. To nie jest jego prywatny folwark, bez łaski drzwi się otwiera, jak są ludzie tu i tam. A to oni korzystają z takiej okazji, z takiej sytuacji, a że to na żądania, a że to to. A przecież widać, że jak ktoś się szykuje do drzwi, chce otworzyć i może nawet nie wiedział, że tu jest na żądanie, że trzeba było wcześniej nacisnąć, no to przecież taki autobus przejedzie, bo dziad myśli, że pieniądze bez łaski ma, a łaskę robi. Przepraszam bardzo, dobre moje, dobre twoje. Jeżeli Państwo pojedziecie do Anglo-Ameryki, Białystok na Podlasie, gdzie jest zielono, ludzie są prawosławni, ludzie są dobrzy. Oni pamiętają o tym, że dobre moje, dobre twoje. Jeżeli on od państwa bierze pieniądze bez łaski, to niech on nie robi łaski, jeżeli drzwi otwiera, bo to nie jest jego prywatny folwark. Jeszcze raz powtarzam.